studio gości, których w tej chwili właśnie przedstawiam. Jak wiemy, jak Leszek Błażyński, to oczywiście memoriał Leszka Błażyńskiego. Leszek, twój memoriał? No nie, oczywiście ojca. Zbieżność, po prostu syn przyjął imię, czy rodzice ci nadali imię taty i też tak samo masz na imię Leszek, a nazwisko Błażyński. Jest to, będzie już 10. memoriał Błażyńskiego, Leszka Błażyńskiego w Bytomiu. I drugim naszym gościem jest pan Jan Sała-Macha. I tu uwaga, w kickboxingu. Witam. A ja witam również potrójnego, trzeciego złotego medalisty. Witam, tak, w tamtym roku udało mi się na olimpiadzie w Genewie, olimpiada sportu walki, wywalczyć 3 złote medale i 1, niestety srebrny, niestety nie udało się, 4 złotych. No ale... Będziemy próbowali dalej, żeby były same złote. Ja bym chciał, żeby każdy przywoził ze znaczących imprez 3 złote medale, chociaż ostatnio Kamil Stoch przywiózł 2 złote medale, a to są 2 złote medale, a nie 3 złote medale. No tak, ale w ogóle o kickboxingu ostatnio od lat 90. trochę ucichło, a nadal mamy bardzo dobrych zawodników i nie tylko w Polsce, ale i za granicą, mistrzowie świata, mistrzowie Europy, zawodowi mistrzowie świata. No taką legendą jest, że tak powiem, z których ja biorę przykład, to jest Mariusz Cieśliński i Tomasz Makowski, którzy nadal są zawodowymi mistrzami świata w kickboxingu. Powiedz mi jedną rzecz, Janie, w jakiej kategorii ty startujesz? To jest kategoria wagowa lekko-półśrednia, 69-900 kg. A na czym to polega, że w jednej kategorii można zdobyć 3 złote medale? Nawet 4 można było zdobyć. To nie była jedna kategoria, to właśnie były 4 kategorie i 4 formuły. To był kickboxing. Były to wyższe kategorie też, czy niższe? Tak, zrobiłem wagę 69 kg, ale startowałem w 2 kategoriach wagowych w Genewie, w 69 i do 75 kg. I startowałem w formule kickboxing, jest to kickboxing full contact, gdzie nie wolno kopać poniżej pasa, kopnięcia są tylko powyżej pasa, oraz nie wolno do klinczu dążyć. Druga formuła to był light kick, czyli kopnięcia poniżej pasa bez kolan, no i w boksie. Więc były to walki, w sumie 4 walki. A ten czwarty srebrny medal? No to właśnie w boksie niestety w kategorii 69 kg wygrałem chyba z Meksykaninem i Francuzem, a przegrałem z zawodnikiem z Uzbekistanu. No zdarza się, to jest normalnie sport, ale chyba już byłeś wtedy usatysfakcjonowany tymi 3 medalami, to tak troszeczkę lajtowo podszedłeś. No, nigdy do walki nie podchodzę lajtowo, zawsze staram się dać siebie wszystko. No był lepszy, po prostu był lepszy. Zdałem z siebie wszystko, no ale wygrał na punkty. I drodzy Państwo, pomyśleć, tu w pobliskim Bytomiu, bo reprezentuje własny klub, można powiedzieć, Kickfighter z Bytomia. Teamfighter. Jak? Teamfighter. Kickfighter, tak? Teamfighter, przepraszam bardzo, pomyliło mi się to wszystko. Teamfighter z Bytomia, czyli za miedzą. Mamy tu mistrza świata, mamy potrójnego złotego medalistę i srebrnego medalistę. A jak będzie to tym... Znaczy może inaczej. Ja prowadzę swoją sekcję Teamfighter, ale przygotowuję się i trenuję na co dzień. Przygotowuje mnie trener Cezary Podraza, legenda, historia polskiego kickboxingu, 7-krotny zawodowy mistrz świata. Czyli jest z kogo brać wzór. Tak, jest z kogo brać wzór, tak jak mówię, legenda polskiego kickboxingu i światowego. I tutaj, jak już przy tym jesteśmy, to apel do naszych włodarzy, naszych klubów piłkarskich. Panowie, dopóki nie będziecie zatrudniali do pracy z młodzieżą znanych piłkarzy, którzy potrafią pokazać temu młodemu człowiekowi, jak się przyjmuje piłkę, jak się kopie tą piłkę zewnętrzną, wewnętrzną, czy prostym podbiciem, czy też głową, to nie będziemy mieli za dużo naszych talentów. A tu mamy prosty przykład dla kickboxingu. Podraza, jeden z najlepszych, chyba najlepszy w historii kickboxingu. No nie, jest jeszcze jeden lepszy, jest to nasz Marek Piotrowski, który też wyjechał do Stanów Zjednoczonych, że tak powiem, walczył tam z każdym w każdej formule. Jest to 9-krotny mistrz świata, no, ale też zapomniany niestety przez media. I najważniejsza rzecz, Janie, pokażesz się jednak w Bytomiu, w swoim Bytomiu, a będzie to okazja, bo będzie właśnie, drodzy Państwo, ten 10. memoriał Leszka Błażyńskiego. Tak, właśnie, na 10. memoriale Leszka Błażyńskiego, dzięki właśnie jego synowi i dzięki władzom miasta, chciałem podziękować
prezydentom miasta, panu Damianowi Bartyli, panu Andrzejowi Pankowi. Pankowi oraz panu Adamowi Stromidło, który jest dyrektorem Mosiru, za to, że pomogli mi i dali mi okazję walczyć 16 maja w moim rodzinnym mieście, tak, za tydzień, opas mistrza Europy w kickboxingu właśnie. O, proszę bardzo, widzicie państwo, będziemy świadkami. Zapraszam wszystkich na 16 maja do Teatru Rosbarg, bo właśnie w Teatrze Rosbarg odbędzie się ten międzynarodowy 10. memoriał mojego taty i tutaj już zapraszamy o godzinie 13, bo o godzinie 13 będą walki bokserskie już te juniorów, o godzinie 17 oficjalne otwarcie memoriału i po godzinie 17 będą też walki juniorów o puchar wadze muszej. I tutaj firma Decathlon ufundowała nagrodę. To jest waga twojego taty, tak? Tak, waga taty. Tata walczył też w papierowej muszej kogucie, ale największe sukcesy, czyli medale olimpijskie, dwa brązowe w 72 i 76 oraz Mistrzostwo Europy w 77 roku, zdobywał właśnie w wadze muszej. A potem będą kolejne walki właśnie, bo tutaj trzeba wspomnieć o tym, że międzynarodowe, bo przyjadą też bokserzy z Niemiec. Bardzo silna ekipa co roku przyjeżdża. Tutaj są jedni z lepszych zawodników. Następnie będą Czesi, Słowacy, zawodnicy z Ukrainy, pięściarze z Austrii. Jeszcze zobaczymy, czy przyjadą Węgrzy, bo mają też przyjechać. No i o godzinie 21 będzie właśnie to, o czym mówiliśmy tutaj. Janek będzie walczył 16, tak? Tak, 16 w sobotę o 21 w Teatrze Rosbarg. Jego rywalem będzie Ahmed Ibrahimow, który jest Belgiem. Belgiem, tak. Belgiem. Będzie też zespół tutaj raperzy bezimienni jako gość specjalny. Tutaj też. I oni chyba będą zawodników prowadzać, tak, między innymi chyba to. No nie, właśnie no, mnie Janek nie będzie miał tutaj swojego. Mnie będą wprowadzać, że tak powiem, raperzy i z Bytomia, i z Piekar Śląskich, i z Zabrza. Będzie to Boruta Zabrze, pozdrawiam. Słów sekwencje z Piekar Śląskich i MDM, i Miku, i Mara, tutaj też Piekary Bytom. No to, drodzy Więc państwo. Taki dobry, ciężki skład. Mam nadzieję, że dobrze mnie zmotywują, dobre bity będą, to znaczy u nich zawsze są dobre bity, no ale mam nadzieję, że te bity jeszcze tak bardziej mnie zmotywują, że ta wygrana przyjdzie. No, a więc, drodzy państwo, 16 witamy nowego mistrza Europy w Bytomiu. No zobaczymy. Nie zapraszajmy, ale oby tak było. Jak to ja, będzie mistrz Europy? Ja dam z siebie wszystko w każdym bądź razie. Warto też wspomnieć o tym, że 17 maja w niedzielę będą finały walk bokserskich juniorów od godziny 11. No i w Teatrze Rosbarg to się wszystko odbywa na ulicy Kilara. To jest placówka, która została otwarta no, ponad rok i naprawdę bardzo... W którym miejscu ona się mieści? Ona znajduje się blisko kopalni Rosbarg w Bytomiu na ulicy Kilara. Bardzo łatwy jest tam dojazd. Można i autobusem dojechać, i tramwajem. I duży parking jest, wstęp jest wolny, tylko że musimy zaznaczyć to, że ilość miejsc jest ograniczona, bo ten Teatr Rosbarg nie jest bardzo duży i dlatego też no, tutaj, tak jak wspominaliśmy, że ilość miejsc jest, tak jak mówiłem, no, powtarzam się, ograniczona. Będzie też gość specjalny, tutaj też musimy o tym wspomnieć, w niedzielę, Damian Jonak, no bo w sobotę nie może być, bo w sobotę będziemy wieczorem go oglądać w telewizorze. Gość się u nas w radiu był, tutaj tak. Też tak samo. I Damian w sobotę ma swoją walkę w Inowrocławiu, on będzie tutaj walczył z Tunezyjczykiem Ayubem Nefsi. Ale w niedzielę pojawi się jako gość specjalny, będzie też kolejny gość specjalny, Stefan Cabrera, to jest prezydent WKN-u, czyli Światowej Federacji Kickboxingu, też przyjedzie, będzie też Marian Kasprzyk, mistrz olimpijski w boksie, znajomy taty. Złoty medalista, tak. Tak, złoty medalista olimpijski, czyli będzie, no... To bardzo... też chciałem powiedzieć, że no nieoficjalnie... Mogę powiedzieć, że będzie też nasz mistrz świata obecny w kickboxingu, Tomek Makowski. Nie jest to jeszcze potwierdzone, czy na pewno dotrze, ale są takie rozmowy, że... Jak patrząc na walki tych bokserów zawodowych, to widzi się przy ringu znajome twarze, a szczególnie w Stanach Zjednoczonych, nie tylko ze świata boksu, ale ze świata muzyki, ze świata, no nie wiem. Tak, i to jeszcze na takich walkach, jak ostatnio mieliśmy okazję oglądać Mayweather Pacquiao, gdzie bilety w pierwszych rzędach kosztowały 340 tysięcy dolarów, tak, więc... Ale to nawet nie porównujmy do
A to może, no, no, jak dobrze wyjdzie, to może będą chcieli zrobić rewanż za rok na turnieju. A tu może na twoją walkę będą kosztowali też 340 tysięcy. Nie, na razie lirów, za darmo. Ale lirów. A tutaj właśnie o Czarku wspomniał też Janek. Oczywiście Czarek będzie i Czarek będzie oczywiście, w twoim narożniku. Tak, w moim narożniku będzie on. Cezary Podraza. Cezary Podraza jest, tak jak powiedziałem, i moim trenerem, i legendą polskiego kickboxingu, no i jest przedstawicielem właśnie WKN na Polskę. Dobrze, drodzy Państwo, przyszedł czas jeszcze na zakończenie. Tu Mileszek prosi o minutkę. No ja właśnie też chciałem bardzo podziękować władzom Bytomia, bo bez ich wsparcia, zaangażowania, no nie byłoby możliwe, żeby zorganizować ten memoriał i na takim poziomie, tak jak poprzednio w zeszłym roku był w takim fajnym miejscu, wstęp darmowy i tak dalej, czyli bardzo chciałem podziękować panu prezydentowi Damianowi Bartyli i wiceprezydentowi Andrzejowi Pankowi, który jest bardzo zaangażowany w organizację tego memoriału i jest prawdziwym pasjonatem sportu i też boksu, bo też trenuje boks. A więc, drodzy Państwo, żegnając się z Państwem, przypominam, że przed zawałem możemy uciec na własnych nogach, a w dniu dzisiejszym naszymi gośćmi byli Jan Sałamacha, potrójny złoty medalista i srebrny medalista Olimpiady Sztuk Walki, które się odbyło w zeszłym roku w Genewie. A w tym roku gdzie będą? Gdzie będzie Olimpiada? Olimpiada też jest w Genewie. Olimpiada Sportu Walki jest co roku organizowana właśnie w Genewie. No to ale liczymy. Chyba będzie też w maju, więc ja będę raczej odpoczywał, jeżeli się uda wywalczyć ten pas, to raczej będę odpoczywał jeszcze. Dobrze, dziękuję bardzo. A więc Jan Sałamacha, kickboxing z Bytomia, pobliskiego mistrz świata, mistrz Polski i tak dalej, oraz Leszek Błażyński, przegląd sportowy Sport Katowice. Rozmawialiśmy na temat 10. memoriału, międzynarodowego memoriału Leszka Błażyńskiego oraz o walce Jana Sałamachy o pas mistrza Europy. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękujemy bardzo.